Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w Warszawie piękny dzień, prawdziwy piękny dzień lata. Paweł Sztompkę, jest mi ogromnie miło zaprosić Państwa na prom kultury, na wieczór, w którym w głównej roli wystąpi Panie i Panowie Katarzyna Dąbrowska. Witamy. Dobry wieczór. Katarzyna Państwu. Dąbrowska. Tak, proszę Państwa, dziś będziemy grać wszystko, co wspólnie lubimy. A lubimy piosenki, na których się wychowywaliśmy. Piosenki, które towarzyszą nam przez całe życie. A dziś w naszym programie właściwie są tak na dobrą sprawę aż trzy gwiazdy. Powiedziałem o Katarzynie, ale chciałbym teraz powiedzieć przynajmniej jedno zdanie. Panie i Panowie, Janusz Bogacki przy fortepianie. Janusz Bogacki, legenda. Jeszcze nie było takiego terminu jak piosenka aktorska i podobne, a Janusz już piosenkę aktorską grał. Podejrzewam, że jeszcze nie było terminu bluesa, a on już grał bluesy. To człowiek, legenda i ogromnie nam miło, że jesteś z nami. Nie jesteś sam, bo jesteś ze swoim synem Tomasz Bogacki. To Tomasz Bogacki przy... Taki duet rodzinny i Katarzyna, można powiedzieć, że ich troje w promie kultury. W promie kultury na otwartych wodach jesteśmy. Jesteśmy z Państwem i widzimy Państwa, no Państwa uśmiechów nie widzimy, co prawda, bo są Państwo w maseczkach. A tak,
Pani uśmiech już widzimy, ale proszę zakryć, dlatego że jeszcze to jest konieczne. Jest nam ogromnie miło, że są Państwo z nami, ale chcielibyśmy Państwa poinformować, że cały czas jesteśmy obecni przez internet, nie tylko w całej Warszawie, w całej Polsce, ale również na całym świecie. Czy moglibyśmy wspólnie powitać naszych widzów i słuchaczy rozsianych naprawdę na całym świecie? Jest nam ogromnie miło, że jesteśmy... Czyli jesteśmy prom kultury na otwartych wodach i oczywiście wszyscy marzymy, żeby to się jak najszybciej skończyło i żebyśmy mogli uczestniczyć we wszystkich koncertach tak jak chcemy. Natomiast to doświadczenie kilkunastu miesięcy związanych z prezentacją internetową spotkań naszych czy każdych innych koncertowych jest rzeczywiście nie do przecenienia i właściwie w tym momencie się kłaniamy internetowi, że ktoś go kiedyś wymyślił. I jak spędziłaś te 15 miesięcy? To było dla ciebie bardzo trudne? Miałeś w międzyczasie ślub, za 4 dni pierwsza rocznica, czyli właściwie ten czas jakoś sobie poukładałaś. Można tak powiedzieć, ale nie, no to był trudny czas dla wszystkich, myślę. Dla artystów przede wszystkim z tego powodu, że nie mieliśmy możliwości po prostu normalnie pracować. Ten ślub, o którym wspomniałeś, też się fuksem udał, bo po prostu mieliśmy zimną krew i nic nie odwoływaliśmy aż do ostatniego momentu, kiedy magicznie wszystko się odmroziło na chwilę. Tak, bo to było 20 czerwca i to za 4 dni, także nie możecie o tym zapomnieć. W bardzo kameralnej atmosferze się to odbyło, zresztą tak chcieliśmy, więc pandemia nic nie zmieniła, ale był to ciężki moment właśnie z tego powodu, że nie dało się pracować, a praca jest dla aktorów, dla muzyków, myślę podobnie, nie jest tylko formą zarobkowania, ale też jakąś formą w ogóle spełniania się i takim, no takim powietrzem, no takim tlenem niezbędnym do życia ta praca artystyczna jest. Więc jak jej nie ma, jak nie można, jak nie ma tego tlenu, to właściwie no czym się karmić? Katarzyna Dąbrowska jest z nami. Ja chciałbym mi zadać kilka pytań związanych nie z pandemią, ale ze sztuką, z piosenką w jej życiu i z jej działalnością telewizyjno-teatralno-radiową. Ale ponieważ to są przede wszystkim spotkania z piosenką, oddaję tobie teraz głos i mikrofon i po do widzenia Teddy przechodzisz do repertuaru bardziej współczesnego. Co to będzie? To będzie komeda. No to będzie ten sam czas, przełom lat 50. i 60. To będzie jeden komeda, dwie komedy. Co jest lepsze od jednego komedy, dwie komedy? Tak, doskonale to zrozumiałeś. Tak właśnie myślałam, że... Ja też nie. Pierwszy utwór to będzie moja ballada i jest to piosenka napisana do tekstu Agnieszki Osieckiej. Tak. Agnieszka Osiecka napisała tekst jakby do muzyki komedy, a wykonała tę piosenkę pierwotnie Urszula Dudziak. Taka Urszula Dudziak, której nikt już nie kojarzy z Urszulą Dudziak dzisiaj. Bo to była taka jeszcze przed tym skatem i ona wyszła. Tak. I to jest genialny utwór. Spokój wreszcie mam. To jest to, tak? Tak, to jest to. Dokładnie. Chyba nie tak, bo Janusz mówi, że to nie to, ale... Ale rozpoznał, nie, mówi, że rozpoznał, tak. A drugi utwór to będzie Rosemary's Baby i zaskoczył się Janusz, prawie mu uwierzyłam, że się zaskoczył, do tekstu Macieja Zębatego. Tak oryginalnie, bo zazwyczaj wszyscy śpiewają tekst Wojciecha Młynarskiego, a ja muszę powiedzieć, że mam przyjemność tę piosenkę wykonywać raz tak. Rozumiem. Zależnie od zapotrzebowania. Zapotrzebowanie Janusza zazwyczaj jest takie, żeby to był Maciej, znaczy zawsze jest takie, żeby to Macieja, był Macieja Zębatego. Dzisiaj Zębaty. Na pewno jeszcze powrócimy, bo jest właśnie Janusz, a teraz dwa razy komeda i to będzie komeda taki na przestrzeni całego swojego życia nieomal, a więc od początku lat 60. do przedostatniego utworu napisanego dla kina, więc do Rosemary's Baby.
spadnie pył nam, no to co? Wszystko kończy się. Teraz będzie mój każdy dzień z gołą głową. Dziś, jeśli chcę, mogę wyjść w deszcz. Mówię z byle kim, byle co. Palę ile chcę. Nawet lubię mój pusty dom i te wracam, nie jest źle. Plotki mnie nie ranią, nie zapytam rano. Wczoraj tam, gdzie co noc tak grali nam. Ja nie skarżę się, nie to nie. Spokój wreszcie mam. Ludzie mówią, nie jest źle. Los mój znam, tylko że tak mi żal, kiedy czasem pytają mnie, gdzie, gdzie jest tamten. Uśnij, kochanie, ja będę czuwać przy tobie. Uśnij, kochanie, ja będę strzec twoich powiek. Już nadchodzi chociaż w oddali grzmi burza. Uśnij, kochanie, tam czeka pierścień i róża. Bajkę, którą dobrze znasz, możesz przeżyć jeszcze raz z całą siłą. To, co było, wróci jeszcze raz. Uśnij, kochanie, słodki diabełku, mamu.
śpisz, albo nie śpi, jeśli chcesz, tylko proszę nie płacz, nie. Słuchaj mamy, za oknami staje piękny dzień. Janusz Bogacki, Tomasz Bogacki, Komeda i Katarzyna Dąbrowska. Dziękujemy. Katarzyna, która śpiewała dwa tematy Komedy. Dwa tematy Komedy. Komeda w ogóle napisał w swoim życiu kilka piosenek. Dosłownie, podobno nie za bardzo lubił tę formę. Cenił przede wszystkim muzykę instrumentalną, jazz, muzykę ilustracyjną, a te piosenki to tak boczna ścieżka jego zainteresowań i podobno Rosemary's Baby, tę kołysankę, która zrobiła autentycznie gigantyczną karierę. To rzeczywiście jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów napisanych kiedykolwiek przez polskiego twórcę. I to był taki początek, a jednocześnie koniec jego amerykańskiej kariery. On podobno napisał to w momencie takiej ogromnej namiętności do Mii Farrow. Ona mu się ogromnie podobała na planie filmu Polańskiego i to było jakieś podobne wręcz uczucie. Przede wszystkim ze strony Komedy. Mia Farrow wtedy się rozwodziła z Frankiem Sinatrą. Jeszcze Woody Allena w jej życiu nie było, więc rzeczywiście miał sytuację dosyć trudną, ale utwór napisał naprawdę wspaniały. To jest, przypomnę, połowa lat 60., 66., 67. rok. To jest, proszę Państwa, moment, w którym Janusz Bogacki już zaczyna robić karierę, bo to jest moment, w którym zakłada swój zespół, który działa w polskim radiu. To jest zespół jazzowy, który prowadzi Tomek Stańko, gra tam na trąbce, jeszcze paru znanych, Zbyszek Namysłowski i tak dalej, i tak dalej. Potem pojawia się dopiero, nie, w tym samym momencie w jego życiu pojawia się właśnie Maciej Zębaty, z którym stworzą duet słowno-muzyczny niesamowity. Ale, a nie, nie mówmy o Januszu, bo Janusz będzie miał swój własny program. Natomiast mówmy o tobie, dlatego że ty oczywiście tych czasów nie pamiętasz. Ty urodziłeś się 20 lat później albo jeszcze dalej. Jesteś dziewczyną z Mazur.
Tak, jestem dziewczyną z Mazur, z małej miejscowości Nidzica na Mazurach, nie mylić z Niedzicą. Powiedz to w tym w Nidzicy, że to jest mała miejscowość, tam jest i zamek, i wszystko. No tak, ale 14 tysięcy mieszkańców to jest mała miejscowość jednak. Myślę, że Nidziczanie tak chyba też sami nie mają takich snów o potędze. Ale tam musiała być bardzo dobra pozdrawiam szkoła. Pozdrawiam Nidzicę, jeżeli ktoś ogląda. Bardzo, bardzo lubię moje miasto rodzinne i chętnie tam wracam, bo jednak mnie ciągną te lasy i te jeziora mocno. A dobra szkoła? Ja chodziłam do liceum, w którym była klasa z rozszerzonym językiem francuskim. Profil, o dziwo, matematyczno-fizyczny, natomiast z rozszerzonym językiem francuskim. Myśmy mieli ten język francuski 6 razy w tygodniu. I to nieźle wyszło, dlatego że ty w Lubinie, chwileczkę później jeszcze jako młodziutka tak. dziewczyna, dostajesz nagrodę na festiwalu piosenki francuskiej. Tak, tak, tak. I rzeczywiście myśmy tam dosyć często, moje liceum tam wysyłało różne swoje uczennice, bo Nidzica organizowała i moje liceum organizowało taki konkurs piosenki, prozy i poezji francuskiej. I był to w pewnym momencie nawet taki etap regionalny tegoż konkursu w Lubinie i osoba, która wygrywała ten konkurs, bezpośrednio wchodziła do tej selekcji finałowej Lubina, które no, Lubin, no, zupełnie druga strona Polski, tak, Zagłębie Miedzi. Znowu nie mylić z Lublinem. I rzeczywiście ja tam również pojechałam, ale ja już się nie załapałam na tę bezpośrednią jakąś tam klasyfikację, tylko musiałam się... Miałam wtedy pierwsze zetknięcie ze studiem nagraniowym, miałam 16 lat. Wygrałam ten konkurs w Nidzicy zupełnie niespodziewanie dla wszystkich, również dla mnie samej, bo po pierwszym roku francuskiego głównie potrafiłam się przedstawić i powiedzieć, ile mam lat, i to mniej więcej tyle, ale miałam bardzo, ja miałam parcie na, ewidentnie na to, żeby coś jednak zaśpiewać i żeby stanąć na tej scenie, bo mi się bardzo ten konkurs podobał po prostu i uważałam, że tam się fajni ludzie pokazują, a lubiłam śpiewać. Natomiast moja nauczycielka miała ogromną siłę zaparcia, żeby mnie nauczyć tego francuskiego zupełnie na małpę, tak zwaną. Znaczy ja fantastycznie akcent udawałam, mimo że ni w ząb nie potrafiłam porozmawiać z żadnym Francuzem. I pojawił się tam jakiś Francuz, który mnie tam w pewnym momencie zaczął zagadywać z ambasady, a ja nie rozumiem, przepraszam. Co śpiewałam? Śpiewałam Patrycję Kas i śpiewałam taką piosenkę A Blue Bayou. I to śpiewała chyba Mireille Mathieu. Tak. Bayou, tak brzmi nie po francusku, ale... Bo jest to piosenka, zdaje się... Nie, bo to chyba... Taka kantrowa jest Blue Bayou, nie? Tak, ale później była śpiewana... Ja nie wiem, kto pierwszy, czy, że tak powiem, bo nie mogę sobie przypomnieć, amerykański wokalista to później wykonywał, ale czy on był pierwszy, czy Mireille Mathieu była pierwsza, to ja nie pamiętam. Tak czy inaczej, ten tak. Lubin był ważny, ta piosenka francuska, i to później idzie u ciebie no po prostu jak po sznurku. W ciągu 2-3 lat zdobywasz nagrody i na festiwalu w Krakowie piosenki studenckiej i nawet... To już później, to już na studiach. Ale nie tak długo później. Tam patrzyłem na te daty, to one są bardzo bliskie, obok siebie wręcz. Tak. Później jest w Sankt Petersburgu, zdobywasz nagrodę na festiwalu piosenki aktorskiej. I tam zdobywasz nagrodę i tam prezentujesz się o wiele lepiej niż nasza drużyna 3 dni temu w tym samym Sankt Petersburgu, a potem to już jest pionowy start. I gdzieś kiedyś w jakiejś rozmowie powiedziałaś, że tam spotykasz na jednym z tych festiwali Wojtka Młynarskiego, który właśnie mówi, w tym że Lubinie. Idziesz, aha, to już na samym początku. I tak. Mówi do ciebie, że tu fajnie śpiewasz i tego żoda Sena i tak dalej, ale idź do szkoły teatralnej, tak? Nie, to było tak, że ja byłam tam były dwie kategorie, profesjonalistów i amatorów. I on się zdziwił, że jestem w amatorach, bo zapytał mnie, czy ty jesteś studentką szkoły aktorskiej. Ja powiedziałam, dzień dobry, panie Wojciechu, nie, ja mam 16 lat, chodzę do drugiej klasy liceum w Nidzicy. No i on tak popatrzył, mówi, dobrze dziecko, to ty się ucz,
A potem powiedział, a potem to się zastanów nad szkołą teatralną, bo masz taką osobowość sceniczną, która jest no, jakaś tam po prostu do tego zawodu stosowna. No i było to dla mnie bardzo wtedy bardzo ważne i wielki wiatr w moje żagle wówczas, no bo ja przyjechałam z tego małego miasteczka. Najpierw właśnie, tak jak mówiłam, to pierwsze zetknięcie z jakimś studiem, tam szkoła, jakieś stypendium prawie mi dała, żebym ja do Olsztyna, do studia pojechała, nagrała te piosenki, później spotykam się z tym Młynarskim, on mówi, że mam iść do tej szkoły aktorskiej, a ja w duchu marzę o tej szkole aktorskiej, ale myślę sobie, kto mnie tam przyjmie. Jak ja w ogóle nie wiem, co tam się robi, co w ogóle, jak, gdzie. Nie ma tu teatru w Nidzicy. Do Olsztyna jest po pierwsze daleko, po drugie, no byłam z takiej skromnej rodziny, więc jakby to nie była sytuacja, że rodzice mogli mnie zapakować do samochodu i zawieźć do teatru w Olsztynie raz w miesiącu, czy nawet rzadziej. Więc ja sobie tę drogę teatralną w końcu wymyśliłam tak naprawdę po teatrze telewizji, a nie po teatrze jako takim, bo ja w teatrze przed szkołą teatralną, wstyd się przyznać, byłam może 5 razy. I to były wycieczki szkolne, natomiast notorycznie oglądałam teatr telewizji z moją mamą, która była wielką fanką tej formy, więc oglądała to za każdym razem. Ja na początku się buntowałam jako dzieciak, a potem na tyle polubiłam i się wkręciłam, że jakoś tego bakcyla teatralnego złapałam. Katarzyna Dąbrowska opowiada o swoim życiu, o Nidzicy i śpiewa dla nas w Promie Kultury. Piękne piosenki. Co teraz się będzie działo? A ja teraz zaśpiewam piosenkę, znowu tak tutaj wymieniałeś te konkursy. To tam jeszcze był taki konkurs Agnieszki Osieckiej, z którą później mi było po drodze przy paru jeszcze projektach. Wiesz, na Saskiej Kępie się nie mówi, że tam też był jakiś konkurs Agnieszki Osieckiej. Tu się na stojąco mówi o Agnieszce Osieckiej. Dobrze, to ja już wstaję. To jest nasza duma. Był tam również pomiędzy tym wszystkim na studiach. Byłam tak, na konkursie Agnieszki Osieckiej, a to dlatego, że chciałam na studiach zacząć pracować szukałam muzyka do pracy. I w szkole akompaniatorką na zajęciach piosenki była Urszula Borkowska, z którą później współpracowałam przy wielu projektach. I poszłam do tej Urszuli taka przerażona, bo Urszula ma taki charakter bardzo z dystansem, więc przerażona do niej podeszłam i zapytałam: Ula, czy ja mogłabym z tobą, ja bym chciała z tobą popracować, czy ty nie chciałabyś mi zagrać, bo tam gdzieś coś. A ona mówi: tak, ale najpierw pójdziesz na festiwal, na konkurs imienia Agnieszki Osieckiej, na Pamiętajmy o Osieckiej. Ale ja nie mam repertuaru. To go znajdziesz, ja ci zagram, ale masz tam iść. I, no, i tak się stało, że poszłam. A teraz będzie piosenka, a potem pogadamy. Bardzo biedna, to bym miała chłopca z drewna, nie wołałby jeść i pić, dobrze by nam było razem żyć. A ja jestem właśnie taka i takiego mam chłopaka, trochę prosty, trochę krzywy, nieszczęśliwy i szczęśliwy. Byłoby mi źle, gdyby kochał tylko mnie, mnie, mnie. Oj, dobrze byłoby, bo duchy i puch. Byłoby nam miło, policzmy do dwóch. Biało byłoby, oj, biało by nam. Byłoby miło, byłoby nam. Dobrze byłoby, bo duchy i puch. Byłoby nam miło, policzmy do dwóch. Gdybym była bardzo miła i inżyniera bym zdobyła, nie byłby to żaden gbur, znosiłby mi worki złota z gór. A ja jestem właśnie taka i takiego mam chłopaka, co nieśmiały je
i śmiały, i nie czarny, i nie biały. Z nim nie byłoby mi źle, gdyby kochał tylko mnie, mnie, mnie. Oj, dobrze byłoby na jawie, we śnie. Byłoby nam miło w pogodzie, we mgle. Biało byłoby, oj, białoby nam. Byłoby miło, byłoby nam. Dobrze byłoby na jawie, we śnie. Byłoby nam miło w pogodzie, we mgle. Biało byłoby, oj, białoby nam. Byłoby, byłoby nam. Gdybym była bardzo śliczna, zdobyłabym królewicza pod pierzyną, spałabym i słowika w sercu miałabym. A ja jestem właśnie taka, nieznanego znam chłopaka, nie zdobywę przed nim miasta i płonąca nad nim gwiazda. Nie byłoby mi źle, gdyby kochał tylko mnie, mnie, mnie. Oj, dobrze byłoby po duchy i puch. Byłoby nam miło, policzmy do dwóch. Biało byłoby, oj, białoby nam. Byłoby miło, byłoby nam. Dobrze byłoby na jawie, we śnie. Byłoby nam miło w pogodzie, we mgle. Ja wiem, że ta piosenka bardzo, że tak powiem, chwyta na koncertach, bo bardzo dużo osób ją kojarzy z tego, że zaśpiewałam to w serialu, w którym grałam do niedawna bardzo długo, czyli Na dobre i na złe. Tam był taki odcinek, w którym w pewnym momencie usiadłam, mój kolega tak niby przypadkowo zaczyna grać na pianinie, a ja niby przypadkowo zaczynam śpiewać właśnie tę piosenkę. No tak, bo ty 10 lat leczyłaś w tym szpitalu, tak? Tak. Rozumiem. Ale ja z kolei sobie skojarzyłem, jak powiedziałaś o Osieckiej, że ty przecież grałaś też w serialu Osieckiej, tym, który ostatnio był wyprodukowany. I ty tam jesteś Anną Żałapak. Od A do Z śpiewasz jej piosenkę i nie wiem, czy od A do Z, ale tak, dostałam właśnie taką propozycję i stwierdziłam, że no, jest to no, wielka przyjemność, po pierwsze dostać taką właśnie taką propozycję, a z drugiej strony no, ogromna odpowiedzialność i ogromny stres. Wiesz, zagrać Annę Żałapak. No, wiesz, tak, odpowiedzialność i stres, bo muszę powiedzieć, ale, że ja ciebie widzę w zupełnie innym repertuarze właśnie, tak. W Chłopcu z drewna, jakaś jesteś taka dziewczyna, tak. Wiesz, taka, z którą się umawiasz tego samego dnia, chcesz się umówić tego samego dnia, kiedy ją spotykasz, a ta Anna Żałapak to jest gdzieś to już jest świat abstrakcyjny, to jest Kraków, to są w ogóle Pani na biało, Biały Anioł, tak. No to są w ogóle sprawy, co właściwie... Dlatego bardzo się też stresowałam, bo wiedziałam, że mój głos, rozumiem, że ktoś to dobierał kluczem jakimś, nie wiem, takim, że aktorka raz, że musi zaśpiewać, dwa, że musi mieć jakiekolwiek podobieństwo, chociaż już w pewnym momencie wiem, że tam nie za bardzo się tym przejmowano, przy tych pozostałych postaciach, bo chyba największy nacisk był położony na podobieństwo głównych postaci, a to już, co tam się tam nie, dzieje. Nie, ale znaczy to jest jakiś sens na pewno, dlatego, ale z natomiast, drugiej strony... Natomiast mój głos jest kompletnie inny niż głos Anny Żałapak. Tak, znaczy, mamy też zupełnie inną, ja mam zupełnie inną technikę śpiewania niż Anna Żałapak, więc było to naprawdę stresujące. Ale wiesz, ja oglądałem ten film i ja widziałem tę scenę i uważam, że ty z niej wyszłaś wspaniale, że to nie wszystko musi być tak jeden
jeden do jednego, żebyśmy poczuli się jak w kinie, czy żebyśmy poznali charakter tych spotkań i tego. Ale ja wiem, że ty się w ogóle niczego nie boisz, bo ja obserwowałem coś takiego, co się nazywa twoja twarz, brzmi znajomo, i ty już tam zaśpiewałaś wszystko. Od Amy Winehouse i wyglądałaś jak Amy Winehouse, nogi jak miałeś, jak Amy Winehouse i wszystko. I w co drugim odcinku występowałaś jako coraz brzydszy facet, z coraz niższym głosem, albo wyższym, od Bono poprzez Jam. I pomyślałem sobie, że to jest niesłychane, co właściwie w dzisiejszych czasach aktor musi robić. I jaki jest genialny efekt. To znaczy z tym musi, to bym nie przesadzała, ale rzeczywiście zdecydowałam się na ten program rozrywkowy, bądź co bądź, który ma po prostu ludziom przynosić właśnie rozrywkę, zabawę, jakiś fan. Ty byłaś tam w finale, to... ty dostałaś tam drugie miejsce, drugie miejsce, prawda? Tak. A to trwa rok prawie, tak? Ileś tygodni. Pracowaliśmy od stycznia do maja. Tak. Nie, no gratuluję. Ale rzeczywiście jest to taki program, w którym po prostu mnie interesował z punktu widzenia wokalnego. Wiedziałam, że na pewno się tam jakoś wokalnie będę w stanie rozwinąć, bo no... Już samo to, że jakby podstawowym zadaniem tego programu jest to, żeby się maksymalnie zbliżyć do sposobu śpiewania kogoś tam, jest już bardzo ciekawym zadaniem. A umiesz tak od ręki w tej chwili, jakbyśmy ci powiedzieli, jak brzmi Amy Winehouse? Jesteś w stanie, czy to jest po prostu ileś tygodni pracy? Nie, no pewnie, że pewnie coś tam umiem, ale po pierwsze nie lubię takich zadań na pstryk. Chyba nie jestem najlepszą performerką, jeśli chodzi o takie rzeczy. To jest coś pewnie więcej niż na pstryk. Pewnie bym sobie to przypomniała, ale... Boże, teraz mnie tak zaskoczyłeś, że ja nawet zapomniałam, co ja tam za numer śpiewałam. To znaczy, ważne, co śpiewałeś, byłaś autentyczna. A Jen? Nosówka, tak. Przede wszystkim nosówka. To znaczy tutaj, na nosek wszystko tam brałam. A Bono jak byłaś? Bono byłam fatalnym Bono, bo się kompletnie nie nadaje na dobra, to na ja się wycofuję. Bono. Słuchaj, to ja już nie będę cię pytał, jak kto śpiewa, to teraz śpiewa dla nas Katarzyna i Janusz przy fortepianie. Tak, a ja chciałam powiedzieć o tej kolejnej piosence, którą zaśpiewam, że jest to tekst napisany przez panią Joannę Szczepkowską, moją po fachu koleżankę, aktorkę, i muzykę do tego utworu napisał Janusz Bogacki. Psom się nic nie należy, tylko od kilku już dni wygodniej mi się leży naprzeciw zamkniętych drzwi. Ja wiem, ja na tym się znam, ta moja pani pan są chyba innych raz. Pan lubił sobie pobiegać, panu potrzeba przestrzeni, pan z czasem nie lubił przegrać, pan ogonem wywija i już go nie ma. A każda mu miska mała, a pani to raczej tak w domu, raczej tak w kółko, a pani to tak na kanapie. Westchnie ozorkiem, laśnie to się za uchem podrapie, zwinie się w kłębek i zaśnie. Ja wiem, ja na tym się znam, ta moja pani pan są chyba innych raz. Pan to się lubił nażreć, pan to całymi kęsami, a
tam było patrzeć. Pan jęzorem wywija i już go nie ma, bo głowę do michy wsadził, a każda mu miska mała. A pani to raczej gotowe, a pani by raczej chrupała. A pani to zestaw witamin, raczej wolałaby pani ziarna. Co jej pachniałyby mikroelementami. Ja wiem, ja na tym się znam. Ta moja pani i pan są chyba innych raz. Pan to miło był od polowań, pan to miło. Tym posłaniu, ja wiem. Ja wiem, ja na tym się znam. Ta moja pani i pan są chyba innych raz. Bo mówiąc tak, straszny mieszaniec, a pani od łba do ogona leciutko przerazowiona. Psom się nic nie należy, tylko od kilku już dni wygodniej mi się leży naprzeciw zamkniętych. To była piosenka Joanny Szczepkowskiej, napisana wspólnie z Januszem Bogackim. Janusz Bogacki jest dzisiaj z nami. Katarzyna Dąbrowska jest. Chciałem się namówić, żebyś zaśpiewała jak Amy Winehouse, ale to się nie da, widzę. Ale chciałbym cię namówić o inne jedno, dlatego że jesteś artystką, która występuje w bardzo wielu rolach i śpiewasz, i grasz w serialach, i właśnie w takich programach muzycznych występujesz, które wymagają i takiego przygotowania aktorskiego, ale również i wielkiej kultury muzycznej, ale jesteś, co dla mnie jest zawsze bardzo ważne, również aktorką radiową. I kiedyś usłyszałem twój głos w moim ulubionym serialu radiowym W jezioranach. Młodszym osobom mówię, że to jest taki serial, który powstał jako drugi po Matysiakach. I Matysiakowie to była taka rodzina robotnicza, ale warszawska, z Powiśla, na ulicy Dobrej mieszkali. Natomiast te Jeziorany to jest gdzieś koło Lublina i to jest z kolei wiejska opowieść o rodzinie. I w momencie, kiedy tam 50 lat temu, czy troszeczkę więcej, oni zaczynali, to oni naprawdę albo tylko orali, albo sprzedawali te jajka, albo tam się kura, albo tam się coś niosło i to było bez przerwy tak mielone co tydzień, bo to co tydzień ten serial się pojawia. I jakiś czas nie słuchałem tych Matysiaków, którzy są regularnie prezentowani
w Jeziorach co niedzielę, Matysiakowie w sobotę, a w niedzielę o 13:15, 13:15, o 13:15 teraz przynajmniej są. Tak, o 13:15. I ty no raz, nie co tydzień, ale ty występujesz tam i ty nic nie siejesz, nic nie jesteś mało chłopska w tej opowieści, mało tego. Nie mówisz R, ale tak już do końca, i to nie jest jakieś grejserowanie, nie, ty po prostu nie mówisz R kompletnie. I ty masz jakąś i masz na imię Barbara Rutka, tak? Bajbaja Jutka. Bajbaja Jutka. Tak, ty ty jesteś świetna w tym, dlatego że ty tam w ogóle i pełnisz rolę taką ważną, jakąś polityczną w tym mieście. Tak, ja jestem. I podrywasz tam facetów wszystkich, byli wójtem. Tam jesteś wójtem, tak. I rozłożyłaś w ogóle wszystkie rodziny w tych, jeziorach. W pewnym momencie tak, no przede wszystkim tak. Byłam tutaj, Adasia mocno tam wyrywała mi Oli, tak. Pamiętam. Ale już teraz się ustatkowałam. Mam męża chujtownika. A czym on chujtuje? No ma chujtownię. A czego? Ja wiem. Dzisiaj zresztą byłam na nagraniu w Jezioranach i no, pospadaliśmy wszyscy z krzeseł, bo ja bardzo często czytam to Avista. Koledzy też czasami no, czytają swoje kwestie, przygotowują się, ale tam po prostu swoje podkreślają, naczytują, a czasami partnera szczególnie specjalnie omijają, żeby jednak być zaskoczonym, co im partner na przykład odpowie, tak? I ewidentnie mój profesor zresztą z czasów szkolnych, z Akademii Teatralnej nie był przygotowany na te kwestie. Ja mówiłam, że nie jestem kurą domową i nie mam tego charakteru i brzmiało to tak, no ja nie mam hajakteju kuji. No i po prostu pospadali tam wszyscy z krzeseł, rzeczywiście. No cóż, tak, rzeczywiście, ktoś to tak sobie wymyślił. Jak dostałam taki telefon, że mam przyjechać na jeden odcinek do serialu no, od lat lecącego w radiu i serialu, który ja kojarzę głównie z wakacji u dziadków, że tam to gdzieś u nich w domach leciało, wiem, że dziadkowie tego słuchali. I jak usłyszałam, że to po pierwsze, byłam zdziwiona, że to jeszcze istnieje. Po drugie, jak przyjechałam, więc zaskoczona byłam, bo po prostu nie słuchałam w tych godzinach akurat radia. Ale po drugie, zaskoczona byłam podwójnie, jak przyjechałam już na te nagrania, że ktoś wymyślił postać rzeczywiście, która się nazywa Bajbaja Jutka i nie wymawia R, mało tego, nie w taki sposób. No w taki dziecięcy sposób, że, bo to jest jakby dorośli zazwyczaj mówią Bajbaja Jutka ewentualnie, a ona ewidentnie wiot ma iść. Ty to świetnie robisz, dlatego że ty jesteś tak konsekwentna w tym wszystkim, że to jest, polecamy, Jeziorany, program pierwszy Polskiego Radia, niedziela 13:15. Jeśli państwa wciągnie... Ktoś mówi, że trochę wcześniej. Tak, no. 8 po. Jeśli proszę. Państwa to wciągnie, to dzień wcześniej, w sobotę o tej samej porze zapraszamy na ulicę Dobrą do państwa Matysiaków. Jest to świetne w każdym razie ćwiczenie dykcyjne, bo w momencie, kiedy trzeba takie zbitki wypowiedzieć jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bo ty jesteś tym wójtem, ty nam dużo możesz, tak? To jednak trzeba mocno uruchomić aparat mowy. Może nie w tym kierunku, co zwykle, ale odstępstwo zawsze jest okej. Okay. To jest jakieś rozciąganie się. Tak, magia tego serialu jest niesamowita, dlatego że ja pamiętam taką historię, kiedy po skończonej kolejnej części tej opowieści speaker mówi, że zaprasza za tydzień do Jezioran, ale jednocześnie informuje wszystkich słuchaczy, że nie mamy już zdjęć ze ślubu jakiegoś tam. Już nie możemy państwu ich wysłać, bo się skończyły. Wow. Ale my mamy artystkę dzisiaj w Promie Kultury, która genialnie śpiewa i już ten repertuar jest bardzo szeroki. Jestem w ogóle zaskoczony, co będzie dalej, bo zacząłeś od Jakubczak, potem były dwie komedy, potem coś bardzo współczesnego o tym psie, którego przepraszam, ale nie znałem, pomiędzy tym Osiecka. Jestem otwarty na dalsze twoje wybory. To będzie Romanca Cherubina. Warska. Tak jest. Czyli z Niemenem. Wandy Warskiej. Dzisiaj bez Niemena.
Ptaku mojego serca? Tak, i Ptaku mojego serca, tak. No tak myślałam. Dobra. Czyli dwie warskie, tak? Dwie warskie. To za jednym zamachem, dwie warskie. Pojechał w obce strony, paść na koniku wronym. O, jak ciężkie od smutku ma serce. Koń niesie go, gdzie zechce. Zatrzymał się u źródła. Jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Na jesionowej korze wyrył jej imię nożem. Po rozłące, kto smutek wypowie, będziesz paziem królowej. Potem z dwórką wesele, jedno serca smutku tak wiele. Pyta królowa pani, kto go tak w serce zranił. Po rozłące, kto smutek wypowie, będziesz paziem królowej. Potem z dwórką wesele, jedno serce, a smutku tak wiele. Zatrzymał się u źródła, jak z tym smutkiem na sercu żyć trudno. Czarnych myśli zaniechał, królu racz sam odjechać. W sercu moja jedyna pociecha. Potrzebuję chwilki.
Chyba potrzebuję chwili. Dobrze, dobra, krótko. Dwie warstwie w jednym programie to jest niemożliwe, bo tam był i byłeś i Niemenem, i wszystkim. Pojechał przez stronę. Nie, ja właśnie zestresowałam się, przyznam się, zestresowałam się tym, że pokrzeliłam tekst w tej piosence. Nie, ale odetchnij spokojnie. Było to wynikiem chyba jednak, to jest bardzo trudna formuła właśnie, to teraz dopiero czuję, że jest gadamy, tak. Ja się dekoncentruję, bardzo jest miło, ale potem jakby staję tam i raptem mam takie, wiesz, to jest zupełnie inna forma niż granie koncertu, recitalu, gdzie jesteś już w szwungu, jesteś cały czas w tej koncentracji. Tak, nie, a my się rozbijamy z tego szwungu, opowiadając o Barbarze Rudce i o innych sprawach związanych z jeziorami, także nie pozwolimy, żebyś mogła się skupić, więc teraz musisz mieć taki oddech, napij się troszeczkę wody i jednak tę drugą warstwą zaśpiewaj, dlatego że tę pierwszą zaśpiewałaś genialnie. Także jeszcze odetchnij, jesteśmy w promie kultury, publiczność jest z nami, publiczność zgromadzona w promie. Słuchajcie, to są takie... Część osób nas rzeczywiście ogląda na całym świecie, bardziej czasami na świecie niż gdzieś w Polsce. Te programy z promu kultury to jest fenomen internetu. I wiem, że z takich podpisów czasami wynika, że bardzo dokładnie nas obserwują i mówią, jak to jest możliwe, jak mówicie, że to jest na żywo, ja to oglądam, a za oknem jest słońce. I to jest taki jeden niesamowity moment, bo rzeczywiście połowa czerwca najpiękniejszy moment jak gdyby w Warszawie do wymyślenia, bo jest ósma za dwie, a za oknem wydaje się, że to jest środek dnia i tutaj te wszystkie ulice na Saskiej Kępie to pachną najpiękniej jak może być. I ta Warszawa to jest w ogóle miejsce niesłychane. Nie wiem, dlaczego się tak wzruszam, mówiąc o Warszawie, ale się wzruszam. Nie wiem, może ta warstka jakoś we mnie tak... A to drugie warstki, to co ty masz? Co ty śpiewasz? Ptaku mojego serca. Ptaku mojego serca. A to wcześniej, to już bez Niemena. To próbuj. To pójdę i powzruszam dalej. Dobra. Może. Ptaku mojego serca, nie smuć się, nakarmię cię ziarnem radości, rozbłyśniesz. Ptaku mojego serca, nie płacz, nakarmię cię ziarnem tkliwości, fruniesz. Ptaku mojego serca z opuszczonymi skrzydłami, nie szarp się. Nakarmię cię ziarnem śmierci, zaśniesz. Thank you.
ptaku mojego serca, z opuszczonymi skrzydłami, nie szarp się. Nakarmię cię ziarnem śmierci, zaśnie. Chcesz odetchnąć, czy nie. Chcesz dalej śpiewać? Czy... Nie, chyba to był dobry pomysł, żeby po prostu Janusz miał lepszy pomysł, żeby zaśpiewać te piosenki w odwrotnej kolejności. To chyba o to chodziło. Po prostu nie należy się kłócić z kierownikiem muzycznym. Nie, nigdy. Umówmy się. Z Januszem się nie należy kłócić. Szef jest kłócić. Tylko jeden. Janusz Bogacki. Cały czas myślę o tym, że Janusz, ty musisz nas odwiedzić w roli głównej, dlatego że jest tyle opowieści, które ty przeżyłeś w tym świecie tej piosenki literackiej, która teraz właściwie przeżywa swój dobry okres, ale ten najcudowniejszy to właśnie było to, w którym ty byłeś młody i zaczynałeś. I to wszystkie te lata 60. z Zębatym, z Osiecką, z Młynarskim, to jest ten twój czas i chcieliśmy ci bardzo w tym miejscu podziękować, że jesteś z nami. To może ja w ogóle słowem takim wytłumaczenia, gdzie myśmy się z Januszem spotkali. To było w Teatrze Współczesnym i przy spektaklu To idzie młodość. I tam się poznaliśmy, a ponieważ tam jeszcze jest w tym teatrze kilka innych bardzo fajnie śpiewających koleżanek, to wkrótce z tego spotkania powstało takie trio i właściwie Janusz nas na to trio namówił, bo powiedział, że super razem brzmimy wspólnie z Agnieszką Judycką i Moniką Węgiel. I tak sobie później powstał taki projekt muzyczny Amok, z którym przez chwilę koncertowaliśmy, nawet jakaś płyta z tego powstała, więc na przykład Psom się nic nie należy i piosenka pani Jasi Szczepkowskiej jest chociażby z tego repertuaru, z tego okresu. Tak ty promowałaś mnie, że ja ci każę coś opowiadać, potem mówię, to idź do mikrofonu, śpiewaj, potem mówię, a jak śpiewa Bono, więc już w tej chwili się boję cokolwiek tobie zaproponować. Czy... Dlaczego? Nie, bo nie chcę cię... Zastanawiam się, czy masz ochotę mnie zaprosić tam, czy pogadać jeszcze? Bo... No, zaprosić tam zawsze, ale i pogadać zawsze. Natomiast ponieważ już jest po 8:05, pani dyrektor prosi, żeby nasze spotkania nie trwały dłużej niż godzina 15. Dobrze. A my tak mamy więc... jeszcze... Dwa utwory. To może ten jeden, a potem jeszcze pogadamy chwilkę, dobra? I co to będzie ten jeden? Cyrk nocą. A, Rodowicz i Osiecka. Zmarłe konie w cyrku straszą, gdy zapada noc. Popatrz, jak areną biegnie cień. Byłem piękny, byłem młody, śpiewa nocny koń. Resztę mej urody zmyje dzień. Póki mać siebie ciebie szklankę nocy, kropkę dnia, to orkiestra jeszcze w sercach gra. Się w końcu
zawsze, zawsze znajdzie pot. Póki jeszcze żadna bujna nie zatruła wam dusz, nie zabraknie dla was słodkich róż. Póki świecą światła rampy i choć został jeden widz, to do szczęścia nie potrzeba nic. Nocą słychać w cyrku hałas pękających serc. Znowu ktoś cyrkówkę kocha mniej. Rankiem zmiecie stare serca pracowity stróż i przemije echo śpiewki tej. Póki macie siebie, ciebie, szklankę nocy, kromkę dnia, to orkiestra jeszcze w sercach gra. Katarzyna Dąbrowska była dzisiaj naszym gościem. Janusz Bogacki, Polska. Tomasz Bogacki, Polska. Prom Kultury. I ostatnie już pytanie, Katarzyna. Właściwie takie, które, od którego właściwie chyba powinienem zacząć. Dlatego, że od bardzo, bardzo wielu lat zajmuję się tak profesjonalnie mówieniem o muzyce, o muzyce rozrywkowej przede wszystkim i jazzowej, ale w tym kręgu się poruszam i wiem, że można mieć bardzo szeroki repertuar i można sięgać po piosenki z bardzo różnych takich, no nazwijmy to, historii muzycznych, ale żeby czasami przebić się ze swoją sztuką i ze swoją osobą na taki rynek ogólny, trzeba mieć również własne utwory, które jak gdyby poniosą ciebie jako ciebie, że to ty jesteś, ty śpiewasz i to jest jak gdyby twoje. To nie jest, że nie sięgasz po repertuar znany, tylko ty to musisz wylansować. I ciekawy jestem, czy się zdobędziesz na coś takiego, bo tobie tak łatwo przychodzi pojawianie się w różnych rolach, że może rzeczywiście to jest dla ciebie ciekawsze zadanie, to wertowanie w świecie już znanym, aniżeli szukanie swojego repertuaru. Czy dobrze się zapytałem, czy to ma jakiś sens? Nie, to wszystko, co mówisz, ma jakiś sens, oczywiście, tylko jeśli mnie pytasz o to, czy kiedyś jakiś repertuar Kaśki Dąbrowskiej powstanie, to ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. W sensie nie wiem, jeszcze nie wiem, może kiedyś powstaje. Za dobrze powstanie. Sięgasz po ten cudzy, żebyś musiała sięgać po własne. Jestem może leniwa. Jestem leniwa absolutnie. Wiem, że powinnam to zrobić, wiem to od lat. Różni ludzie mi to powtarzają, ale chyba jestem po prostu... Chyba jest też tak, że czasami oddaję się tej swojej drugiej pasji, czyli aktorstwu, i jest tych zajęć w moim życiu tak dużo, a zrobienie takiego projektu muzycznego... No, pandemia musiałaby jeszcze trochę potrwać, tak z rok jeszcze.
Wiesz, że chyba nie jesteś leniwa, sądząc z tego, co wybierasz. Musiałabym nie mieć tej pozostałej pracy, tych po prostu, bo tak jak zaczęliśmy od pandemii, możemy skończyć na pandemii, że jakby bardzo mnie wzruszają dzisiaj słowa, które padają w tym cyrku. Póki świecą światła rampy i choć został jeden widz. Zawsze uważałam, zawsze bardzo często śpiewałam tę piosenkę na koniec koncertów jako podziękowanie właśnie dla słuchaczy, dla widzów, dla uczestników koncertu, bo uważam, że to jakieś było takie właśnie hołd i podziękowanie, ale tak naprawdę dopiero ta pandemia jeszcze bardziej podkreśliła jakąś wymowę tego fragmentu, tego tekstu. Ale pomimo tego, że no był to trudny czas, to myśmy nadal starali się jakoś funkcjonować, robić spektakle online, na przykład w Teatrze Współczesnym, jakieś koncerty online, więc cały czas myślałam sobie, że tak, tam jest jeszcze gdzieś ten widz, bo te cyferki później odtworzeń tych rzeczy online pokazywały, że ludziom jest to potrzebne i że ludzie tego chcą i że za tym tęsknią, więc Boże, to było naprawdę jakieś super pocieszające w całej tej sytuacji. Katarzyna Dąbrowska. To my będziemy kończyć bluesem. Blues rezurekcyjny. I ja nie pamiętam, kto... Adam Sławiński, muzyka. Adam. Pan Błażejewski, tak zapomniałam. Ale to jest blues, to jest z telewizyjny, to jest tak, od Olgi? Z telewizyjnego, tak, programu Olgi Lipińskiej. Mhm. Z dużą ingerencją aranżera w ten utwór, bo sam kompozytor bardzo się ucieszył, że zdziwił i ucieszył, że napisał taki fajny bluesowy numer. Adam Sławiński napisał same najpiękniejsze piosenki świata. Ale zdziwił się, że może ten utwór tak brzmieć, a jednak tak, może.
Tomek Bogacki. Znów kolejka przed pośredniakiem. Katarzyna Dąbrowska, Janusz Bogacki, Tomasz Bogacki. To był prom kultury na Otwartych Wodach. Pani dyrektor Maria wręcza kwiaty, różowe róże. I Katarzyna Dąbrowska w nieoczywistym repertuarze, jeśli można powiedzieć, bo ten rozstrzał kończymy kabarecikiem Olgi Lipińskiej, tak? To był właśnie Leci Kabarecik. Niesłychany finał. Ogromnie Państwu dziękujemy. Katarzyna Dąbrowska, Janusz Bogacki, Tomasz Bogacki.